Co dwie głowy, to nie jedna. Znamy to powiedzenie, które mówi nam o tym, że mądrość jest tam, gdzie jest więcej osób, gdzie jest wspólnota, gdzie jest coś razem. Dzisiaj w Słowie Bożym, które mówi nam o mądrości, znajdujemy to, że mądrość objawia się w zgromadzeniu, że mądrość zakorzeniła się pośród ludu, że w Jakubie znalazła swoje miejsce. I co najmniej 5 razy dzisiaj w pierwszym czytaniu mamy o tym, że mądrość jest tam, gdzie jest wspólnota, gdzie jest zgromadzenie, gdzie jest naród, gdzie jest lud. Rzeczywiście tak jest, że jeśli chcesz poszukiwać mądrości, jeśli chcesz ją znaleźć, jeśli chcesz w swoim życiu kierować się mądrością, jeśli chcesz swoje życie przeżyć mądrze, to nie możesz go przeżyć sam, to nie możesz być sam. To musisz być otwarty na wspólnotę, musisz być otwarty na innych ludzi, musisz poszukiwać jej nie sam, nie jakoś indywidualistycznie, ale wespół z drugim człowiekiem, razem, w otwartości, we wspólnym poszukiwaniu. Bo mądrość jest tam, gdzie jest wspólnota, gdzie ludzie są razem. Ona zakorzeniła się i objawia się właśnie tam, gdzie człowiek jest otwarty na drugiego człowieka.